Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony kolejnej roślinie leczniczej, a mianowicie y, y, omówimy sobie Czarny Bez. Czarny Bez, czyli Sambuku z Nigra, myślę, że zna każdy. Y, mamy maj, to jest dobry czas na to, żeby wybrać się do lasu, do większego parku, znaleźć Czarny Bez, czyli krzew, niewielkie drzewo rosnące do około 12 metrów wysokości i pozbierać właśnie kwitnące baldachy. Kwiaty, tak, na tą chwilę kwiaty, natomiast o kwiatach może troszeczkę później. Tak naprawdę wszystkie części rośliny są lecznicze. W medycynie zachodniej wykorzystujemy kwiaty, a także owoce i to owoce są najlepiej zbadane. Natomiast w medycynie ajurwedyjskiej od tysięcy lat, czyli w medycynie wschodniej, wschodniej, wykorzystuje się także korzenie, łodygę, liście i korę. Bo to szczególnie te części rośliny mają niesamowite właściwości lecznicze. Czarny bez posiada unikalne właściwości przeciwwirusowe, ale nie tylko. Właściwości przeciwbakteryjne, napotne, przeciwgorączkowe. Dlaczego, dlaczego właśnie o czarnym bzie chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć? Mianowicie dlatego, że jest to trochę niedoceniana roślina, a jej spektrum działania i dogłębność działania jest naprawdę niesamowita. Ogólnie wiemy, że czarny bezdział napotnie przeciwgorączkowo i rzeczywiście tak jest. Szczególnie liście, jeżeli około 15 do 30 gram takich liści zagotujemy na trzy szklanki i będziemy gotować aż do zniszczenia zmniejszenia wywaru do około jednej szklanki i pić przez około no Kilka dni w trakcie infekcji to rzeczywiście będą działać bardzo napotnie, będą obniżać yy, przez to gorączkę, więc będą mieć też działanie przeciwgorączkowe. Natomiast nie tylko. Liście, a także łodyga mają wybitne działanie przeciwzapalne i polecane są w artretyzmie. Myślę, że o tym mało kto wiedział, natomiast są bardzo skuteczne przy złamaniach kości, przy stanach zapalnych spowodowanych wewnętrznymi złamaniami, a także yy, stanach zapalnych spowodowanych artretyzmem. I wówczas wypijamy takie właśnie. Wywary sporządzone ze świeżych liści albo z korzeni, tylko wtedy troszeczkę dłużej gotujemy, powyżej 30 minut, i wówczas skoncentrowane wywary w ilości jednej do dwóch szklanek dziennie po prostu wypijamy przez dwa tygodnie. Taki wywar z korzenia, a także z liści połączony ze sobą, ma też wspaniałe właściwości przeciwzapalne, jeżeli chodzi o ochronę wątroby. O redukcję stanów zapalnych tego narządu, wątroby, przede wszystkim wątroby, ale także dwunastnicy, jelita grubego i trzustki. Natomiast chciałbym wrócić do unikalnego działania przeciwwirusowego. Dlaczego on jest takie unikalne? Dlatego, że roślina posiada cały szereg związków, naprawdę masę związków, szczególnie flawonoidów, które są obecne we wszystkich w wszystkich częściach rośliny, ale najwięcej jest ich jednak w owocach i w kwiatach i które to mają zdolność wiązania wirusów grypy, szczególnie H1N1 i mm, Inaktywacji tych wirusów. One związane, te wirusy, nie mogą następnie infekować komórek gospodarza. Natomiast, y, oczywiście, czarny bez, jeżeli zastosujemy odpowiednio wcześnie, czyli zastosujemy go zaraz na początku infekcji, jeżeli czujemy jakieś łamanie w kościach, jakieś dreszcze, zastosujmy od razu czarny bez. Czy to w postaci wywaru z kwiatów, który jest mm, naprawdę doskonały, jeżeli go mm, będziemy parzyć przez 15 minut pod przykryciem, a następnie wypijać te dwie szklanki ziemi. Bądź też sok ze świeżo wyciśniętych jagód, a najlepiej połączonych z korzeniami i z liśćmi, to wówczas to działanie tego właśnie sambuku z nigra, czyli czarnego bzu będzie najlepsze. Związki zawarte w owocach, czyli tych czarnych jagodach, czarno-niebieskich, czarno-granatowych, w zależności od odmiany, działają przede wszystkim na wirusa grypy typu A, na wirusa grypy typu B, działają na wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu D, na wirusa HIV, na wirusa opryszki zwykłej, na Mykowirusy, na niektóre koronawirusy z grupy SARS, na wirusy, na koronawirusy z grupy koronawirusów atakujących układ oddechowy i układ pokarmowy. To jest bardzo ciekawe, ale także związki zawarte w owocach i w kwiatach działają. Przeciwbakteryjnie na hemofilus influenza, na Pseudomonas aeruginosa, kochani, to jest ciekawe. Pseudomonas aeruginosa to jest no, taki patogen, wszystkim chyba znany, bo jest to gronkowiec złocisty i czarny bez działa zarówno na jego formy oporne, jak i na Formy nieoporne na Pseudomonas eruginoza. To jest bardzo paskudna bakteria, naprawdę powodująca różne olbrzymie szkody, potrafiąca wywoływać różne szkody w organizmie. Ale owoce działają także na Helicobacter pylori. To wykazały niedawne badania. To też jest bardzo ciekawe. Podobnie zresztą kwiaty, może z wyjątkiem Helicobacter pylori, bo jednak owoce w tym zakresie są lepiej przebadane. Także czarny bez ma te właściwości przeciw przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, tak jak już wcześniej wspominałem, przeciwgorączkowe, działa napotnie, działa antynowotworowo, antyangiogennie. Co to znaczy antyangiogennie? An, an, to oznacza hm, hamuje rozwój naczyń krwionośnych, które są tak bardzo potrzebne dla nowotworów. Także polecam czarny bez Wam bardzo, bardzo serdecznie. Ciekawostka, liście, gotowane liście, bądź też hm, właśnie wyważone z tych liści powodują y, takie działanie przeciw y, regenerujące układ nerwowy. Także zachęcam do czarnego bZU. dziękuję wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.